Moi drodzy, i teraz pokrótce zaprezentuję nasze duszpasterstwo akademickie Piątka. Powiem tak, dlaczego Piątka? Może nie wszyscy wiedzą, dlatego że znajduje się na ulicy Księdza Skorupki 5. Kiedyś w czasach, kiedy nie można było tak oficjalnie powiedzieć, że idziemy do kościoła, idziemy do duszpasterstwa, studenci posługiwali się tym liczebnikiem jako pewnym symbolem. Bo wszystko wiadomo, jak ktoś mówi, że idzie do Piątki, to wiadomo, że idzie do duszpasterstwa, choć oficjalnie nie mógł tego głośno powiedzieć. Co u nas w Piątce? Wiecie wszyscy, że każdego dnia coś tutaj się dzieje. Zapraszamy codziennie na 19 na Eucharystię. Praktycznie nie ma takiego dnia od poniedziałku do piątku, żeby nie było Eucharystii, chyba że są rekolekcje w terenie, to wtedy też nas tutaj nie ma. Natomiast po Eucharystii każdy dzień przynosi jakieś bogactwo i w poniedziałek zapraszamy wszystkich serdecznie na spotkania TZ. Mogę tu powiedzieć, że jesteśmy jednym z łódzkich punktów przygotowania do spotkania młodych w Pradze, które odbędzie się już na przełomie roku i tego i przyszłego. Więc gdyby ktoś się wybierał na spotkanie TZ do Pragi, to bardzo serdecznie zapraszamy. Jest tutaj Weronika z nami, która może w razie czego udzielić informacji jakiejś, która jest odpowiedzialna i te spotkania animuje. I każdy poniedziałek o 19 Eucharystią rozpoczyna się to spotkanie przygotowujące. Wtorek. Wtorek jest u nas trochę taki poszatkowany od tego roku. I dzisiaj nawet zostały jakby dokręcone jeszcze takie śrubeczki, elementy dotyczące naszego programu. W drugie i czwarte wtorki miesiąca u nas odbywają się spotkania osobne, tylko dla mężczyzn i tylko dla kobiet. Co na nich jest, nie będę mówił, bo trzeba przyjść, zobaczyć, a też oficjalnie tak nie możemy dzielić, tak nie może wypływać na zewnątrz to, o czym mówimy na tych spotkaniach. Natomiast w pierwsze wtorki miesiąca będzie takie spotkanie, które nazwaliśmy trzepak kulturowy czy kulturalny. Jak przyjdziecie, to zobaczycie. Może kogoś trzepnie kulturą. Może się to przyda, może nie. Natomiast w trzecie wtorki miesiąca będzie takie spotkanie połączone z Eucharystią o 19, któremu nadaliśmy tytuł Jeszcze Polska. Będzie to spotkanie, które poświęcone będzie modlitwie i rozważaniu naszego patriotyzmu, naszej polskości i zachęcamy do tego bardzo serdecznie. Już pierwsze spotkanie będzie 20 października o godzinie 19, wyjątkowo w poniedziałek. W środę mamy nowy cykl spotkań. Odeszliśmy od naszych starych już gadu, a przechodzimy do czegoś nowego pod tytułem Masz wiadomość. Jest to konkretna praca nad Pismem Świętym. Zapraszamy. W czwartek jest to dzień, kiedy odkładamy wszystkie, można powiedzieć, zajęcia, różne akcje duszpasterskie, a skupiamy się tylko i wyłącznie na modlitwie. I chcemy, żeby to był taki czas naszej modlitwy, modlitwy indywidualnej, modlitwy wspólnoty. Jest do tego okazja, dlatego że już od 13:30 w naszej kaplicy jest wystawiony Najświętszy Sakrament do godziny 19:00 i w każdej chwili można sobie na taki moment przebywania z Jezusem wejść, zajrzeć. Więc dlatego czwartek będzie tu takim modlitewnym wymiarze się dokonywał. Piątek, tu jest bardzo różnie, bo są dialogi też, w których uczestniczymy. W pierwszy piątek miesiąca zawsze jest takie nasze skupienie duszpasterskie, możliwość do późna w nocy, czy korzystania z sakramentu pokuty pojednania, czy rozmowy z duszpasterzem. Jest też Eucharystia o 19:00 oczywiście. I do momentu, dopóki ludzie są w kaplicy, ten Najświętszy Sakrament jest wystawiony. Ale też w piątki od godziny 20 do godziny 22 jest możliwość sportowej rekreacji w hali Wyższego Seminarium Duchownego po sąsiedzku. Można udać się i pograć w piłkę, a może jeszcze
co innego na sportowo uczynić. Sobota generalnie to jest taki dzień troszeczkę oddechu, zresztą wiemy, że studenci wtedy też szukają oddechu i niektórzy jadą do swoich domów, ale na pewno to mogę już powiedzieć, że to będzie w Wielkim Poście we wszystkie soboty. Odbywa się tu kurs taki przedmałżeński, który nazywa się Wieczory dla Zakochanych. Gdybyście szukali takiej formy, albo ktoś by szukał, można powiedzieć, że tu od pierwszej soboty Wielkiego Postu gdzieś około taki kurs się rozpocznie. Ale sobota też jest dniem do południa, kiedy nasi studenci chcą służyć. Służyć właśnie poprzez miłosierdzie wobec dzieciaków, które gromadzą się u nas w świetlicy środowiskowej. Od 10 do około godziny 14 jest świetlica środowiskowa, a jest jeszcze jedna świetlica, która jest akurat w czwartki, tego się nie da przenieść, od godziny 16 do około godziny 18-19 jest świetlica dla niepełnosprawnych. Są to niepełnosprawni raczej w takim już... Nie są to dzieci, są to starsze osoby i tutaj studenci też mają duże pole do tego, żeby się wykazać swoją troską i miłością. I dochodzimy do niedzieli, właściwie od niej powinniśmy rozpocząć. Niedziela to czas, kiedy o 17 spotyka się schola w naszym duszpasterstwie na próbie, by potem wspólnie z ludem śpiewać Panu Bogu na mszy, która jest zawsze o 19 w katedrze tu po sąsiedzku, msza akademicka, więc też zapraszam, ale okazuje się, że wszystkie duszpasterstwa mają mszy o 19 praktycznie. A po mszy już bardzo różny sposób spędzamy czas. Od jedzenia, po oglądanie filmów, po jeżdżenie na łyżwach i tak dalej, i tak dalej. To tyle, jeśli chodzi o prezentację naszego duszpasterstwa. Bardzo dziękuję.